na, myślę, największe wydarzenie artystyczne ostatnich lat, prawie jest Goręka, na wernisażu wystawy prac Franciszka Starobiejskiego. Wystawa... Zaraz, wróć. Witam Państwa w imieniu gospodarzy miasta Ostrołęki, w imieniu przewodniczącego Rady Miasta Jerzego Grabowskiego, który jest wśród nas. Witam, witam także pana prezydenta. Grzegorza Płochę, a także panią Marię Rochowicz, która od niedawna pełni funkcję dyrektora Wydziału Promocji Kultury i Sportu w Urzędu Miasta. Proszę Państwa, no, nie zdarza się codziennie, żebyśmy mogli prezentować takie prace. Skąd, jakim cudem mamy tak ogromną wystawę prac Franciszka Starobiejskiego? Jest wśród nas dyrektor Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, pan Zbigniew Głuski. Zapraszam pana serdecznie do mnie. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie w zeszłym roku zaprezentowała po raz pierwszy ten zestaw prac. No, powiem, że nieco większy niż my możemy w Ostrołęce zaprezentować w Galerii Ostrołęka. Ale to nie wszystko, co Państwo tu widzicie. Na pierwszym piętrze czekają na Państwa prace w nieco mniejszym formacie, które wybrałem z całej partii kolekcji zaprezentowanej w pełni w Sopocie w Państwa Galerii Sztuki. Proszę Państwa, muszę parę słów powiedzieć o Franciszku Starobiejskim, zanim oddam głos panu dyrektorowi. Franciszek Starobiejski, myślę, że dla pokolenia świadomie żyjących Polaków w drugiej połowie XX wieku jest wyjątkowym artystą. Wyjątkowym artystą, bo takim był dla mnie, kiedy jako młody człowiek rozpoczynałem studia na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dla mnie Starobiejski był przykładem kompletnego artysty, to znaczy takiego, który wyraża się zdecydowanie w swojej twórczości, a poza tym sam sobą reprezentuje całego siebie jako artysty. To znaczy tworzy wokół siebie pewien klimat, tworzy wokół siebie otoczkę nie do podrobienia. On był jedyny w swoim rodzaju i przez całe życie kreował ten swój sposób bycia i bycia przede wszystkim twórcą. On był przede wszystkim twórcą. Człowiekiem jak gdyby był poza tym, ale przede wszystkim był artystą. Urodził się w 1930 roku, a zmarł w 2009 roku w Warszawie. Studia rozpoczął w Krakowskiej Akademii. Skończył w 1955 roku w Warszawskiej Akademii, przeprowadził się wówczas do Warszawy i w zasadzie już od końca lat 50. aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym Polski. W zasadzie od lat 60. stał się osobą powszechnie rozpoznawalną i znaną. Najpierw myślę, że w świecie ludzi związanych i świadomie odczytujących plakat polski, wówczas tworzącej się szkoły, Polskiej Szkoły Plakatu, ale równolegle zaczyna być już rozpoznawalnym w ogóle jako artysta. To, co Państwu prezentujemy tutaj, to jest teatr rysowania. Coś, co sam wymyślił i konsekwentnie realizował poprzez wiele lat po roku 1980. Stworzył tych teatrów ponad 20. W tej chwili zaprezentowaliśmy jeden, powstały w 1986 w Paryżu, a drugi jest na pierwszym piętrze, jak gdyby mały teatr rysowania na czarnym płótnie, który niejako zakończył pewien etap współpracy Starobiejskiego z właścicielem tych wszystkich prac, z panem, nie pamiętam imienia, z panem Alanem Aguilem w 1984. Czyli wszystkie prace prezentowane dzisiaj pochodzą z okresu 1983-1984. Musimy sobie coś powiedzieć o teatrze rysowania, bo jest to
specyficzna forma jego działalności, nieistniejąca bez publiczności, bo w praktycznie Staruwiński żył swoją pracą w trakcie tworzenia. Dla niego nie liczyła się w zasadzie praca skończona. Liczyło się to, jak tworzy i w momencie tworzenia. Mówił o sobie, że w zasadzie nie interesuje go już ta praca skończona, bo często trzeba ją jakoś wycyzelować, jakoś może oprawić. Liczy się to w momencie tworzenia. Patrząc na różne dzieła sztuki, można mówić o plamie, o kresce. W przypadku Staruwińskiego sam mówił, że dla niego najistotniejszy jest gest tworzący tą kreskę. Ale gest, nie sama kreska, czyli nie ten efekt tego gestu, tylko sam gest. Jak widzicie Państwo, jego świat jest dość mroczny i praktycznie związany i z przemijaniem, i ze śmiercią. W zasadzie ściśle związany z wielu krytyków wiąże ta jego twórczość z surrealizmem, aczkolwiek to nie chodzi tutaj o ten jego surrealizm w pracach prezentowanych przez cały okres jego twórczości. Cóż, może powiemy teraz coś o samej kolekcji i o tym, jak doszło do powstania, do sprowadzenia tej wystawy. Oddaję panu Guskiemu, przepraszam, głos. Kłaniam się państwu pięknie. Cieszę się, że po raz kolejny mogę być w Ostrołęce, ale po tylu latach, że wstyd mi się przyznać, bo byłem wtedy na początku lat 90. dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury w Suwałkach i współpracowałem trochę z Leszkiem i Marią Sokol, dobrze mówię nazwisko, tak, nie? Którzy teraz mi się przypomnieli, gratulując mi nowej siedziby w Sopocie, która już od 5 lat jest. Rzeczywiście tam mogliśmy pokazać więcej, bo mamy 3200 metrów powierzchni, z tego 1500 powierzchni wystawienniczej. To jest w ogóle nieporównywalne. Jedna z najnowocześniejszych galerii w Polsce na pewno. Jak Państwo idziecie na molo, to już zaproszę dzisiaj do Sopotu, bardzo proszę odwiedzić, to jest 200 metrów od wejścia na molo, czy 150. Po lewej stronie idzie molo. Tak jest. Proszę Państwa, tę kolekcję odkryłem w Paryżu w 2009 roku, czyli w roku śmierci Staruwińskiego, ale już parę miesięcy po jego śmierci. Koleżanka mówiła, że zna marszanda, którego Staruwiński bywał przez 10 lat, między 83 a 93 rokiem, i którego tworzył, można powiedzieć, i który go próbował wypromować na rynku francuskim. No, pomyślałem, że skoro zmarł, to za parę lat, może w 5. właśnie rocznicę śmierci, udałoby się tę kolekcję sprowadzić do Polski i pokazać ją nie tylko w Sopocie, ale też w innych instytucjach wystawienniczych. I załatwiając wystawę Georgesa Braque'a, Metamorfozy w Paryżu ówcześnie, znalazłem się właśnie w tym atelier, gdzie Staruwiński tworzył. Znalazłem się u tego marszanda i zobaczyłem, który przygotował dla mnie te kolekcje Staruwińskiego, ale w zupełnej rozsypce. To wszystko było, a to dosyć duże atelier, gdzieś z 300 metrów kwadratowych, to wszystko było na podłodze, bądź tam gdzieś porozrzucane. No on nie wiedział, co z tym zupełnie zrobić. Najpierw myśleliśmy, że może zainteresujemy marszandów w Polsce, czy domy aukcyjne, które zechcą kupić te kolekcje. Później on zrezygnował jakby z tej opcji. Mówi, że to, bo ja mu zaproponowałem, to lepiej zróbmy Alemu wystawę. Najpierw zrobimy wystawę, a zobaczymy, co potem da się zrobić. Bo to wszystko, co Państwo tu zobaczycie, to oczywiście no nie wszystko, jak szef mówił, ale wszystko oprawiliśmy oczywiście, bo jak mówiłem, to kompletna rozsypka. Musieliśmy pewne rzeczy zreperować i konserwować. Dlatego wystawę sprowadziliśmy parę miesięcy przed prezentacją sopocką, właśnie w 5. rocznicę śmierci w 2014 roku. I no, dokonaliśmy tego, co można już dzisiaj no, w miarę dobrze oglądać.